Heja, witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj powracamy do FNAF Simulator Halloweenowego update'u. Już mamy drugi update i tak, mamy tutaj Jacob Bonnie i Grim Foxiego. Odblokujmy sobie te dwie postacie. No, pięknie, pięknie. I zaczynamy chyba od Boniego. Zobaczymy, jak nam pójdzie, zobaczymy, na czym będzie polegać wyzwanie Jacob Bonim. Możliwe, że będzie we FNAF 4, więc zaraz się przekonamy. Ooo! Nawet inny ekran ładowania z dynią. Dobra, zobaczmy. E? O! Ciekawe. Czy on ma w ogóle jakąś inną moc niż normalny Bonnie? Ej, nie mogę tam wejść. Miejsce jest nieprzygotowane do końca. Ale fajnie, że na Halloweenową edycję jest przerobiona mapa inna w ogóle. To w ogóle jest wyjście jakieś. Pink Trap, tam coś się zmieniło? O nie, słuchaj, szepty, okej. Okay. Ja nie mogę dalej wejść, okej. Okay. Zobaczmy, jaką mam moc. Uwaga, jakby coś się wydarło. Uuu, ciekawe. No, kolejne szepty, okej. Okay. I mamy nocnego stróża. On był w prawą stronę przecież. Lepiej wyzwania. Dobra. Jak ja uwielbiam. No nie mogę tam wejść. Jak się dostać do tamte drzwi? To jest dobre pytanie. Szkoda, że nie ma tego Freddy'ego z Halloweenowego dodatku. No, nawet nie mogę sobie przejść do tyłu. Ten animatronik jest za wolny. Ten człowiek jest za mądry. Woli nie mogę już chodzić, naprawdę. Nie uda mi się, mamy ostatnią minutę. Udało się. Udało się, bo to trzeba wyłapać, kiedy wejdzie na kamerę, a my będziemy mogli spokojnie sobie przejść.
Jar, taka moc. Przetestujemy sobie ją zaraz. Ale ma fajny cień. Nie wiem, czy zabijamy go na razie z mocy, czy też nie, ale mi się ten hak podoba. A, oksy mogę sobie spokojnie przejść. Poczekamy sobie na moc, ale ta moc się długo ładuje. Ciekawe, czy to jest taka podobna moc jak do Foxy'ego normalnego i Phantom Foxy. Przekonamy się za chwilę. W ogóle zostały postawione jakieś tutaj przedmioty. I've got you now! A! I to jest taki atak. No, jak u Foxy'ego. Uuu! Dobra. Pójdziemy sobie jeszcze nim raz. Jeszcze raz sobie naładujemy jego moc. I przebiegnę się dłuższy kawałek. Zobaczymy, na ile nam to pozwoli przejść dystansu. I mam nadzieję, że trafię do biura. A zanim tego będziemy mogli pograć się Widerciką. Ale się tu świecisz. Nie ma tak patrzeć na świat animatronika jego oczami przez jeszcze innego animatronika. Ej, ale mu się oko ustawiło. Ale ciekawie, że możemy w ogóle przejść przez animatroniki. Na moc musimy czekać co najmniej minutę. Z tego co widzę. W ogóle jestem zainteresowany, jak będzie działał sam Afton. Jak już zostanie wydany, a prawdopodobnie zostanie wydany na Halloween. Ale o tym to się jeszcze przekonamy. Idziemy. Moc do użycia czeka. Tylko nie jestem zbyt pewny, więc użyję ją od razu w korytarzu. A zacznę, zobaczmy. Dzień dobry. Ale naprawdę taki Jacoboni jest o wiele trudniejszą postacią, która by miała zabić stróża nocnego, niż tak jak na przykład Foxy. Ale idziemy. Może wejdźmy do Pirate Cove, zobaczymy czy w ogóle możemy. Możemy tutaj wejść. Możemy też również przejść przez Foxy'ego. Ale on ma tak pięknie zdrowione te zęby. I to światło, ta latareczka. Light. Moje oczy zabolały. Boże, jakby jeszcze była Nighter Mangle. O kurde, to byłoby niezłe. Nie, poniosło mnie. Z jakiego głupia, że jak on zamyka drzwi, to od razu mnie tofa.
O, nawet było widać, jak on gra na tej gitarze. Podoba mi się to. Dobra, idziemy. No, prawie byłem. Jest, udało się pięknie. Chciałem jeszcze mu uczyć gitarę na mordzie, ale jednak nie. To chyba na tyle w tym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się już w następnych aktualizacjach tego fangame'a i w następnych odcinkach na moim kanale. Na razie.